kolei. Ja myślę, że trzeba zacząć od Boxdela, który jako pierwszy mnie wystawił. I powiem wam tak. Tu mam shota, kiedy Boxdel dzwonił do mnie i umawiał się ze mną na biwak. Zrobiłem biwak, który wyszedł zajebiście. Boxdel się chwalił, że dla niego to jest inspiracja, że fajny pomysł, że się rozwijam i tak dalej, i tak dalej. I sam zrobił biwak. Nawet się mnie pytał, czy ten biwak może zrobić. Powiedziałem, dobra, no Jezus Maria, no w porządku, no rób, chcesz biwak robić, to rób sobie biwak. I zawsze powtarzał, jest to inspiracja, jest fajnie, o i wspierał. Pamiętacie dokładnie, ile rzeczy Boxdel dobrych na mnie gadał. No pamiętacie to, no wspierał, nawet wszyscy inni, wykopki, youtuberzy i tak dalej, każdy gadał, że o, Boxdel jak się z Góralem zakolegował, o Jezus, ale jaja, nie? Jak się zakolegował z nim, tak go wspiera, tak go chwali na streamach, broni go zawsze. No i patrzcie. Zaczęło mi się powodzić na YouTubie. Zbierałem widzów, zbierałem suby. Tutaj Boxdel do mnie dzwonił w sprawie biwaku. Patrzcie, zrobił dosłownie to samo co ja. Inspirował się tym, brał ze mnie przykład. Spoko wygląda? Zobacz, tu pokrótce, bo 6 minut trwa ponad ten shot. Po prostu coś takiego w rodzaju, nie wiem, sądy. Pomagałem, mówiłem jak udoskonalić ten biwak i tak dalej, że tu jeszcze fototapety by się przydały. Ale pokrótce generalnie Boxdel dzwonił do mnie w sprawie biwaku, chciał się umówić na wspólny biwak. Umawiał się na wspólne streamy, żeby jakoś to tam się rozwijało. No i generalnie zobaczył, że ja mam zyski, no to się przykolegował po to, bo opłaciłoby mu się tak, no opłaciłoby mu się to. No wiedział, że lepiej dla niego będzie żyć w zgodzie ze mną, osobie, która się rozrasta mega na YouTubie, niżeli być jego wrogiem, tak? No chciał po prostu mieć z tego zysk. Myśli tak, kurde, jak ja bym się zakolegował z tym góralem, który teraz jest kimś na YouTubie, wysokim, no to ja bym miał z tego profit, prawda? Przyniosłoby dla mnie to renomę dobrą. Dla mnie to by przyniosło dobre zdanie na mój kanał, że o, góral się koleguje z Boxdelem, o proszę, no kurde, no to żyją w zgodzie, no to ładnie. I już zysk jest. Już inaczej ludzie patrzą na Boxdela. Patrzą na niego z tej strony, że jest to osoba, która koleguje się właśnie ze mną, nie? No bo tak, no bo tak samo DJ Palaside też. Tak samo DJ Palaside przykolegował się, bo też miał tego profit. No byłem u DJ-a Palaside'a na streamach, prawda? No byłem u niego na live'ach. Gadałem dobre rzeczy na jego temat na live'ach. Wiedział, że ja to będę gadał. Wiesz, jak ja się pojawię u DJ-a na Palaside'a na streamie, no to wiadomo, więcej będzie miał widzów, tak? Co za tym idzie? Więcej subów, więcej łapek, więcej donate'ów, bo moi widzowie przychodzili do Palaside'a i wysyłali mu pieniążki. Nawet ja mówiłem to. Że widzowie, jesteście tutaj na live'ie, ja jestem z DJ-em, no moi widzowie, wspierajcie Palaside'a, wysyłajcie mu donaty, trzeba pomóc. No i pomagałem mu. Palaside wiedział, że będzie miał z każdej strony zyski, z każdej strony profit. W momencie, kiedy zmieniłem kwadrat na inny, mieszkanie, suby, przerwałem całorocznego streama, a wcześniej chciałem jeszcze dodać, że wcześniej ja, Boxdel i Palaside razem, znaczy ja, Boxdel, ja, Palaside, często gadaliśmy, bardzo często. Z Palaside'em się widziałem wiele razy na żywo, imprezowałem z nim i tak dalej. I w momencie, kiedy zmieniłem mieszkanie, przerwałem całoroczny stream, suby zaczęły, no już tak nie rosły te suby, już tak nie rosły, kanał się jakoś tam nie rozwijał tak mega, prawda? Suby stały, wszystko stało, publika troszeczkę się obniżyła, to nie było to samo, to nie był ten stary fotel, to już nie było to. No i co? Boxdel w ogóle do mnie nie dzwonił. W ogóle się nie odzywał. Z Palaside'em już mniej się gadało. Już był koniec, to nie było to samo. Góral już przestał być tym wielkim, wielce rozwijającym się youtuberem. No i automatycznie, no co? No Góral się nam nie przyda już. No co? Co on może pokazać? No już nie ma tyle widzów. No nie ma tyle subów. No już nie ma profitu z tego. No więc co? Przerywam, ucinam z nim kontakt. A w momencie, kiedy zauważyli, że próba zniszczenia mnie im się opłaci, to uczynili. Bo tak, profitu żadnego by z tego nie mieli.
jakby przerwali ze mną znajomość. Ale ze zniszczenia mnie profit już by mieli. No i właśnie po tej stronie stanęli. No i właśnie po tej stronie stanęli. Żeby mieć profit. Moi drodzy, oglądamy teraz odshoty, bo ja chciałbym tu powoli komentować to, co chciałem. Dobra, to już ten shot, mianowicie jest, no już, to jest tylko tak pokrótce, że tu był biwak, nieważne. Boxdel, mówiłeś, że ja jestem zły i tak dalej, że nie jestem święty, że nie jestem czysty i tak dalej, i tak dalej. No tak, nie jestem czysty. Nie jestem święty, też popełniam błędy. Ale ty też popełniałeś błąd. I dlaczego jako pierwszy nie zaczniesz od siebie? Czy popełniałeś błąd? Wytykasz błędy mi, a sam jest stary popełniasz. I tutaj oglądamy szota. Boxdel wyzywa się z dzieciakami na OME TV Beka. Nie obrażał. Przyznać perełkę. Ej! Co kurwa fakersy pokazujesz, szczylu mały? Młody pawia! Co kurwa szczylu pokazujesz fakersy? Co? Co jebany? Jebać cię! Co góralku, kurwa? Jeb się chuju! Ty frajerze mały! Jak tak można? Ej! Co ty kurwa odpierdalasz, co? Ja pierdolę! Ta, BDS kurwa! Bo się je! Bo się wpierdala! Co? Jestem z grubasem! Co? O ty kurwa! Jestem z grubasem! O ty śmieci małe, co? Co ty tam się popijasz? Napoje dla dorosłych. Czekaj, chwilę, tylko to sprawdzę! Słuchaj ty bilczyku mały, pierdzielana! Ale bym ci w pysk szczelił za to. Kurwa. Ja tobie kurwa nie mojego brzucha. To z brzucha byś mi zajebał? Ty powiedz bratu, żeby fiutów nie pokazywał, bo nie mogę pana dostać. Boxdel. Gadanie o rzeczach seksualnych do dzieci. Góral to robi, nie? Góral jest zły. Góral do dzieci gada o takich rzeczach. A ty gadałeś? A czy ty nie rozmawiałeś o tym? No masz dzieciaki, rozmawiasz z nimi na Omegle. Więcej ludzi cię ogląda niż mnie. Nie wiem ile to wtedy było, ale podejrzewam, że z 20 tysięcy ponad ludzi. No i masz. Święty jesteś też? Nie pokazywał, bo nie mogę pana dostać. Co mówisz do dzieciaka? Fiutów nie pokazywał, bo nie mogę pana dostać. Fiutów nie pokazywał, bo nie mogę pana dostać. Dobra, wygląda za przez okno. Ty! Ale Madryj, kto ci tak naleciował? Powiedz temu bratu twojemu, żeby schował ten bebzol. Ty ma, wyglądasz jak w słuchawce do uszu, frajerze mały. Masz kierunek połączony do kopania. Ej, gościu! Wyglądasz gościu! Jak koparka do bitcoina, frajerze mały. Nie rozmawiam z tymi, co piją sedesu. Sedesu? Co jest kurwa w tym tle? Co się odpierdala w ogóle? Co jest? Ty! Czemu twój brat z leżakiem chodzi kurwa? Po domu? Jak cię słucham, to mam puścić kebaba! Bo wyglądasz jak Turek kurwa. Z nowej wsi frajerze. Wyglądasz jak karmazynowy przypływ. A ty jest matka nie kocha. Kurwa, dzieci obłudnika. Jebane. Dzieciak to też zrobił. Mały pustał się z kurwy synku. Poproś mamę do kamerki. Spierdalaj ci czoło, ej! Ty w szarzu mały. Łokieć pięta JDM, pan Magikal to jest swel. Dobrze w chuj akurat, propsuję.
Kolejny odcinek podzielę to od razu po wbiciu 30 tysięcy polubień. Chodź, zapierdolił 5.pl NL Box Del, wiesz jak jest. Server Minecraft Ancerast.pl Server Minecraft Ancerast.pl Macrast.pl. Ale będziesz teraz pierdolił! Ubierz spodnie, typie! Ubierz spodnie! No ja mam! Nie ty, tylko twój kumpel. To jest twój brat, czy jak? Czemu on ma pół dupy widoczne? A ty bulija! Weź mu powiedz, żeby założył spodnie, bo ome nie mogę robić na streamie. Ej, Michał! Słyszysz? Poczekaj, wołam go. Glucie mały. Weź, kurwa, uważaj, ale z tym. Posłuchaj tego. Kiedy ci ubierz spodnie. Ubierz te spodnie, rozumiesz to? Ty! No patrz, kurwa, chodzi se. Ile raz subów? Nagrywasz na YouTubie? Kopać bitcoiny w nosie, frajerze mały. Nagrywasz na YouTubie? Nie. A, to chuj jesteś. Nagrywasz na YouTubie? Nie. A, to chuj jesteś. Nie nagrywam. Mówi, że nie nagrywa, ale na live ich pokazuje przed publiką 20 tysięcy ponad ludzi. Jesteś na live! Milion osób cię ogląda! Wyślę ci mój kanał na YouTubie! No będziecie sławni, myślę, będziecie sławni. Oby cię ten, oby cię zakopali. Oby ci... Frajerze od obudnika. Oby cię zakopali. Boxdel, czy jesteś święty? Robiłeś głupoty, czy nie robiłeś? Wyzywasz dzieci na omegle. Też to robiłeś. A jaką ty masz szczelność gadać do mnie, że ja robię złego coś? Mówisz mi, że ja robię źle, że wyzywam ludzi na ome. Że dzieci wyzywam. A ty co sam robisz? A ty sam co robisz? Powiedz mi. Wyzywasz dzieci, mówisz im, że nie ma live'a, ich pokazujesz. Jedziesz ich. A na samym końcu mówisz, oby cię zakopali. Do dzieciaka. Do dzieciaka małego mówisz, oby cię zakopali. Zakopali. Oby cię! Zakopali. Oby cię ten. Oby cię zakopali. Oby cię! Frajerze od obudnika. No to fajnie, Boxdel, się bawisz. Mnie oczerniasz, że ja gadam takie głupoty. Że mówię tak i tak, że obrażam. A sam to robisz. Nie ma nic lepszego, niż wytykać komuś błędy, które się samemu popełnia. Co, Boxdel? Kolejny shot. To będzie najlepszy shot na ciebie, Boxdel. To będzie najlepszy shot. Mówiłeś na live'ie, że nic nie wiedziałeś o tym, że ja gadałem z jakąkolwiek 12-latką na OME albo coś takiego. Mówiłeś, że nie wiesz tego. Że nie widziałeś tego shota. Teraz mnie oczerniasz za ten shot. Że z niby 12-latką. Teraz mnie za to oczerniasz. A zobacz, kiedy został wstawiony shot. 13 stycznia 2018 rok. Powiedziałeś, że nie wiesz. Powiedziałeś, że nie wiedziałeś o tym szocie. Teraz mnie oczerniasz. A 13 stycznia, no stąd pochodzisz o to mniej więcej. A wtedy gadałeś, że górali spoko. Wiedziałeś, że taki szot był. Widziałeś go. Ale i wtedy mówiłeś, że góral jest okej, że góral jest w porządku. A czemu? No bo miałem dużo widzów. Byłem silny na YouTubie. Wtedy jakoś ci odpowiadał ten szot. Wtedy ci jakoś odpowiadała moja osoba. A teraz nagle jestem zły. Teraz jestem zły. Oglądamy. To jak ci nie wiem, czy ona tam powiedziała, ile ma lat. Szczerze, bo oglądałem chwilę tego filmu. Oglądałem film. No oglądał. Przyznaję się, że oglądał, no. Pop, widziałem twój komment pod moim banerem u Digital Team. To tylko znaczy, że dobre robotę robią. Chyba to jest stoka profil 10 zł. Dzięki Pop, no zajebiste, to był zajebisty baner. Dziękuję ci za donata. Pokaż cipeczkę i ty wątpię. No oczywiście. Stary, to jest logiczne, kurwa, że nie. Jakby ktoś powiedział to mojej dziewczynie, to fuj, Jezu. Ale mordo, to co, ja mam, kurwa, teraz wszystkich streamerów, a wielu streamerów odpierdala... Słuchajcie uważnie. A wielu streamerów odpierdala różne akcje z dziewczynami. I co, teraz na wszystkim mam być, kurwa, bet? Nie wiem. Słuchajcie jeszcze raz uważnie, dajcie sobie głośniki, słuchawki na maksa i słuchajcie, co Boxdel mówi na temat tego shota, z którego teraz mi nie ciśnie, teraz mi nie jedzie, teraz jestem najgorszy. A 13 stycznia wiedział o tym, mówił teraz na live dopiero co mówił, że nie wiedział o tym,
A jest shot, że on widział ten filmik, już wypowiadał się na ten temat, ale w styczniu, wtedy było okej, okay, wtedy mnie nie jechał. Ale zobaczcie, co on mówi. Mam być kurwa bet? Nie wiem. Jeszcze raz, bo tu trzeba... Wielu streamerów, wszystkich streamerów, a wielu streamerów odpierdala różne akcje z dziewczynami. I co teraz na wszystkim mam być kurwa bet? Nie wiem. No ja też nie wiem, Boxel. Też nie wiem. Dzięki, Zyrox. Nie no, macie rację, nie? Że Góral tam czasami sobie odpierdoli i tak dalej. No to jest jego styl. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. No ja akurat, kurwa, niektórzy lubią, że oglądam... popatrzcie, oglądam jakieś filmy, niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ile hejtu i jadu Wykop dziennie wylewa w moją stronę i oni wiedzą, że ja to czytam, bo sobie mnie tam oznaczają. I kurwa, i co, robi coś, no wiadomo, że nic mi to nie robi, bo mam to w chuju. Ale, no nie wiem, co, jak na przykład, to co? No wcześniej miałeś w chuju to, nie? Nie wypowiadałeś się na ten temat, bo jeszcze mnie lubiłeś, bo wtedy miałem statystyki. Wtedy się nie wypowiadałeś, miałeś to w chuju. Teraz, kiedy nie masz ze mnie żadnych korzyści, to mnie już kurwa ciśniesz, jedziesz, wbijasz mi kosę w plecy. Trzeba jakoś powstrzymać takiego youtubera przed zrobieniem czegoś takiego, przecież każdy będzie to robić, no. Góral jest spoko, ja go lubię. No, wtedy byłem spoko, teraz jestem najgorszy. Bo on nigdy mi nie zawinił tak osobiście, nie? Tak jak powiedziałem, nie hejtowałem. Na przykład Magical mi kurwa wpierdolił kosę, nie? I to wiele razy już. Nienawidzę... Magikala, nie trawię go. Rafatus odjebał mega akcję z tą Marlenką. Mega chujową. W ogóle tego nie polecam, dlatego też nie wchodzę na jego streama, jak widzicie teraz, żeby nie nabijać mu atencji, bo na tym mu zależy. Muszę sobie z nim pogadać na samym początku. Albo zaprosić go na swój stream, whatever. Ale na pewno nie wpadnę tam teraz i to nie jest tak, że kurwa ludzie mi piszą wbij do Rafatusa, tylko ja wiem, co robię, okej? Okay? Wiem, co robię. A Górala lubię, jest okej. Okay. Jakby serio wydarzyła się jakaś mega pojebana akcja z tą 12-latką, co tutaj piszecie, bo cały czas dostaję te donaty, no to Góral mi coś tam wyjaśniał odnośnie jakiegoś tam pedofilstwa czy coś. No oczywiście, że tak, Boxdel. Gadaliśmy niejednokrotnie o 3 w nocy, o 4 rano. Na Messengerze przez telefon. Niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym. Wiedziałeś o tym. Tłumaczyłem ci, jak wygląda sprawa. Niejednokrotnie, Boxdel, ci wyjaśniałem tę sprawę. Niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Rozmawialiśmy na ten temat wiele razy, Boxdel. Pasowało ci to. Nie hejtowałeś mnie, a wręcz przeciwnie, mówiłeś mi, nie przejmuj się tym, ludzie będą gadać, że ona miała tyle i lat, ale się nie przejmuj, to nic takiego, inni youtuberzy też podobnie robili na omegle jaja, więc się tym nie przejmuj. Wiele razy mi tak, Boxdel, mówiłeś, wiele razy mi tak mówiłeś to przez telefon. Tutaj nawet na tym odszacie mówisz o tym, jak żeśmy gadali niejednokrotnie o tym. A teraz nagle mnie hejtujesz, no mówię, no skończyły mi się statystyki na kanale. I no dopierdalasz mnie, tak, no bo z dopierdolenia mnie będziesz miał zysk, nie? Ale pomówił, że tam... Nie wiem, mogę do niego zadzwonić w sumie nawet w każdej chwili. O, i ja tu dzwonił do mnie, nie. Czekaj. Czekaj chwilę, dam cię na głośnik. Pytałem Góral faferki, żeby... żeby nie gadać o tej akcji akurat, tylko o innych tych, takich kurw... No. Szumy są? Dobra, ja tu generalnie pokrótce, no bo tutaj ja gadam. Tłumaczyłem po prostu, że nie ma 12, że ma więcej i tak dalej, i tak dalej. Boxdel słuchał. Nie wiem, panie, ktoś się chciał zabawić, ktoś... Co ma lecieć... Teraz? Ale wiesz, tak, no bo mówię, że... No ja mu tu tłumaczyłem tą sprawę i tak dalej, jeszcze na live'ie. Kumam. Dobra, stary, to ja dalej prowadzę live'a, obczaję sobie parę rzeczy i... Okej, no. Elegant. Pozdrów ludzi. Siema. Obczaj reakcji Górala na to, jak... No także, Boxdel, no wiedziałeś o tej akcji, wspierałeś mnie w tym, mówiłeś, żebym się nie przejmował tym, co ludzie gadają. Teraz mnie jedziesz. No, fajnie, że ten shot jest, nie? Fajnie, bez kitu, fajnie, że ten shot mi widz podesłał. No bo tutaj wyszła cała prawda na temat Boxdela.
Liczą dla niego się tylko zyski. Przyjaciół ma w dupie. Cóż, nie wiem. Boxdel, pokazałeś to na live. Powiedziałeś ostatnio, że liczą się dla ciebie zyski, że ziomków, kolegów, przyjaciół odstawiasz na drugi plan. Dla ciebie się tylko biznes liczy. Powiedz mi, Boxdel, bo ja kiedyś, bo ja widziałem na wykopie jeden post, który ktoś napisał. Czy postawiłbyś do internetu osobę bliską z rodziny, żeby tylko nabić sobie subów, kasy? Powiedz mi szczerze. Mówisz, że widzowie są dla ciebie najważniejsi. Ziomków, przyjaciół byś odstawił na drugi plan. Powiedz mi, Boxdel, czy byłbyś w stanie... Czy byłbyś w stanie poświęcić osobę bliską z rodziny, żeby tylko coś zyskać na YouTubie? Bo ja naprawdę, Boxdel, tego nie czaję. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tym szocie z 12-latką niby. Tu jest szot, że wiedziałeś o tym, nawet to na live puszczałeś. Się dziwię, dlaczego ludzie tego nie wyciągnęli w odpowiednim momencie. Czemu nie spamowali? Wtedy, jak wiedziałeś o tym, wiele razy mnie pocieszałeś, mówiłeś, żebym się nie przejmował tym, wspierałeś mnie, teraz mnie jedziesz. No nic nie chcę więcej dodawać, Boxdel, no. Ale no, słabo z twojej strony, nie? Mega słabo z twojej strony. Mówisz, że ja oszukuję, wyzywam widzów i tak dalej. Sam wyzywałeś dzieci. Powiedziałeś, że niech cię zakopią do dzieciaka małoletniego. Tutaj kłamałeś ludzi, że nic nie wiedziałeś o tym szocie. Nic nie mam więcej, Boxdel, do dodania na twój temat. Moje słowa na twój temat się skończyły. Absolutnie nie używałem wulgaryzmów na ciebie. Nie używałem słów wulgarnych, żeby cię obrazić. Po prostu pokazałem to, co myślę, że było słuszne, żeby pokazać. Żeby ludzie widzieli. Bo skoro ty ludziom pokazujesz szoty sprzed roku i nakłaniasz ich do zmiany zdania na mój temat, oczerniasz mój wizerunek w internecie, to ja pokazałem stary, w sumie stary nie, bo już nie jesteśmy kolegami, pokazywałeś tyle szotów na mój temat. Zobacz, Boxdel, tak naprawdę dwa szoty wystarczyły na ciebie, żeby pokazać, jak ty manipulujesz, jak ty kłamiesz. Dwa szoty tylko wystarczyły, żeby pokazać ludziom, kim ty tak naprawdę jesteś, nie? I nie mów mi, że ja jestem najgorszy, mnie trzeba zniszczyć. Bo sam nie jesteś święty i robiłeś błędy. Jeśli chodzi o Wardęgę,